Cześć ogrodnicy. Kto dzisiaj razem ze mną zabiera się za cięcie róż okrywowych? Mam ich tu. Ała! Całkiem sporo i tak naprawdę wcale nie muszę ich ciąć, ale robię to co roku, bo naprawdę warto, z kilku powodów, o których zaraz powiem. I w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych grup róż, te przycina się naprawdę prosto i zasady ich cięcia są naprawdę banalne. Więc warto poświęcić trochę czasu na taką różankę okrywową, żeby potem kwiaty wyglądały fenomenalnie. Zabieramy się do roboty. To dlaczego w ogóle przycinać takie róże okrywowe? No, choćby dlatego, że jak one są nisko przycięte, to wybijają nisko mocne, grube, mięsiste pędy, na których zawiązuje się bardzo dużo kwiatów, a na tych kwiatach najbardziej nam zależy. Co prawda róże okrywowe mają to do siebie, że one i tak mają mnóstwo kwiatów, no ale jak mogą mieć jeszcze więcej, to dlaczego nie skorzystać? Po drugie, jak takie róże okrywowe są nisko przycięte, to jest jedyny moment w sezonie, kiedy można zrobić porządek taki sensowny na tej rabacie. No bo wiecie, no róże, tak? One są bardzo kolczaste, bardzo zahaczają i bardzo ciężko na przykład jest taką rabatę wypielić. Co prawda, róże okrywowe są naprawdę gęste, w związku z tym chwasty nie mają łatwo na takiej rabacie i ciężko im jest się przebić, ale mogą się trochę pojawiać. Natomiast jeżeli róże okrywowe będą miały tutaj ten dół wyczyszczony, no to te chwasty mają, wiadomo, opóźniony start, i nie będzie ich tak dużo i potem w sezonie będą jakieś tam drobne może prace pielęgnacyjne niezbędne, ale nie będzie ich tak dużo. Jak mam już przycięte róże, to mogę też jednocześnie wyciąć kocimiętkę, która tutaj jest posadzona pomiędzy tymi różami i ona się tu sieje jak chwast. To jest jedyny moment, kiedy ja mogę się pozbyć nadmiaru tej kocimiętki, no przyciąć ją oczywiście. Swoją drogą może niektórzy z Was kojarzą tę rabatę, bo ja ją już pokazywałam przy okazji mojego wideo o kocimiętce. Swoją drogą gorąco polecam tamto wideo i kocimiętkę. Link podaję tutaj. W ogóle też przy okazji zachęcam do obejrzenia innych moich materiałów wideo. Zasubskrybujcie sobie kanał, ustawcie sobie przypomnienia, żeby też być na bieżąco z nowymi materiałami. W każdym razie, ja wtedy mówiłam, że kocimiętka u mnie się sieje jak chwast i rzeczywiście ona jest jedynym chwastem, który daje radę tutaj w konkurencji z tymi różami okrywowymi. I ona niestety wsiewa mi się w te róże w sposób straszny i ja potem muszę z korzeni róż wyplątywać kolejne siewki kocimiętki, co jest straszliwe. No i jedyny moment, kiedy mogę trochę nadmiar tej kocimiętki zwalczyć, to jest właśnie teraz, kiedy te róże będą obcięte na krótko. No właśnie, wtedy też mogę wyczyścić wszystkie chwasty, mogę wyściółkować tę rabatę, mogę poprawić ewentualnie jakieś tam ułożenie systemu nawadniającego. Jakbym tych róż nie przycięła, to strasznie ciężko byłoby mi tutaj w tym miejscu manewrować, naprawdę. No potem już nie będę musiała, jak już one trochę urosną. Jak już wiemy dlaczego, to jeszcze warto wiedzieć kiedy. Tradycyjnie róże przycina się wtedy, kiedy kwitnie forsycja, ale te róże są wytrzymalsze i uważam, że spokojnie można zabrać się za tę pracę wcześniej, żeby już ją skończyć i jak będą kwitły forsycje, to zabrać się za te szlachetne róże. No właśnie, zabrać się. Jaka jest główna zasada moja przy cięciu róż okrywowych? Uświadomiłam sobie właśnie, że na takiej samej zasadzie przycinam hortensję. Swoją drogą też bardzo polecam moje wideo o cięciu hortensji. Jeśli ich jeszcze nie przycięliście, to koniecznie trzeba to zrobić. Tutaj podaję link i w opisie również do mojego materiału o cięciu hortensji. To jest w ogóle jakiś hit mojego kanału, więc polecam. Chyba nie jest najgorszy. Ale jaką zasadą się kieruję przy cięciu zarówno hortensji, jak i róż? Otóż po pierwsze, tnę je nisko. Dzięki temu kwiaty na przykład u hortensji są ogromne. Tutaj te kwiaty nie będą większe, ale będzie ich więcej, bo na mocnych pędach jest ich więcej. Więc tnę je nisko. Te cieniutkie, takie rachityczne pędziki, o takie malutkie, wycinam bardzo nisko albo prawie w ogóle się ich pozbywam. Zostawiam te grubsze. No jeżeli są bardzo grube, no to troszkę wyżej, bo z nich też wyrosną jeszcze mocne pędy. I to na nich będzie najwięcej kwiatów. No dobrze, to teraz konkrety. Na pewno będę klała, że mam gołe ręce, ale nie mogłam się powstrzymać. Jest tak miło i ciepło dzisiaj.
że naprawdę nie chciało mi się wyciągać kurtki z szafy. No dobrze, powiedziałam, że pozbywam się wszystkich cienkich, takich rachitycznych pędów i przez te cienkie pędy mam na myśli o na przykład taki. I mogłabym go wyciąć w ogóle, albo nawet tutaj niżej taką gałązkę, bo tu są dwa takie cienkie pędy, tutaj widzę, że jest podmarznięty. Ach, tu jakaś resztka. Tutaj jest troszkę grubsza łodyga. Myślę, że to wytnę tak, a ten skrócę niziutko. Tutaj mam taki grubszy pęd i mogłabym go zostawić w całości, ale on już był przecinany nawet chyba dwukrotnie. I widzę, że tu się zrobiło takie straszne kłębowisko. No a też akurat w tą stronę ta róża nie musi się bardzo rozrastać, bo tu potem ciężko jest przejechać kosiarką. W związku z tym, ten, pomimo że jest to gruby pęd, to obetnę go nisko. No bo zobaczcie, jakie tu było kłębowisko gałęzi. Ciężko im potem by było rosnąć swobodnie w takich warunkach i się by tylko splątywały i krzyżowały. Teraz trochę lepiej widać. O, no właśnie. To jest taki cienki pęd, którego się pozbywam. Tutaj mam oczko i z tego mi nowy pęd na pewno wyrośnie. Tu jakieś chwasty. To jest taki pęd, który jest w miarę ok, czyli mogę go sobie przyciąć, zostawić dwa oczka, czyli oczka to jest takie miejsce, z których wyrasta liść i to widać na pędzie. Zostawiam jedno, tu mam drugie, no powiedzmy trzecie i w tym miejscu przycinam. Ważna wskazówka, sekator musi być ostry zawsze, żeby nie szarpać tej rany, tylko żeby to było pojedyncze cięcie pewne. I tradycyjnie dobrze, żeby to cięcie było nie tak, tylko lekko pod skosem, pod takim albo pod takim. O! Żeby woda z tej rany, ewentualna woda opadowa, mogła sobie odpływać. Jeżeli chcecie być bardzo szczegółowi, chociaż mało kto ma w praktyce na to czas, to można też tak liczyć, żeby to górne oczko, które nam zostaje pod cięciem, było skierowane na zewnątrz krzewu, a nie do wewnątrz. No ale umówmy się, przy różach okrywowych, gdzie tych pędów jest mnóstwo, a jak różanka jest większa, że macie nie jeden krzew, tylko kilkanaście, no to już takie cyzelowanie to byłoby bardzo czasochłonne. Więc ja po prostu tnę jak leci. No właśnie, tu jest taki pęd z takich mocniejszych, wystarczyłyby dwa oczka, ale ponieważ on tak trochę leży, no to dam mu może więcej. Tutaj znowu mam cieniutkie, to ich nie chcę, to się ich pozbywam. Ten jest grubszy, ale tutaj trochę widzę, chyba podmarzła zeszłoroczna końcówka. Tu tylko dwa cieniutkie z niego wyrosły, obetnę go niżej. Tu jest jakiś sucholec, to też go obetnę. Te cieniutkie nie są mi potrzebne. Ten jest dość cienki, niewiele z niego wyjdzie, obetnę go niżej. Może nisko wybije z niego mocniejszy pęd. Tutaj też mogłabym nieco niżej, ale ponieważ pęd leży, to dam mu troszkę szansę, żeby poszedł w górę. No dobrze, teraz zobaczcie. Tu mam takiego grubasa, taki gruby, gruby pęd. On był już tu przycinany troszkę wyżej w zeszłym roku. Tu jest z niego wyrasta kolejny. I teraz mam dwie opcje. Albo obciąć go niziutko, tutaj na przykład, i tutaj z niego z bocznych, śpiących w tej chwili pączków coś jeszcze wypuści. Albo jeżeli tu mam sporo innych pędów, które się rozgałęzią nisko, to mogę troszkę wyżej, bo te pędy też są mocne, więc z nich też boczne rozgałęzienia powinny być mocne. Więc mogę przyciąć w ten sposób, tym zostawić dwa oczka, o, tutaj, w ten sposób. Ten mi się nie podoba. Ten to już jest sąsiedni krzaczek. Ten nisko. To tak naprawdę jak się gada, to się schodzi, ale... Ała! No tak, to jest okropne.
ale samo cięcie idzie szybko. Potem tak na razie to sąsiednie przycięłam byle jak, bo inaczej bym się nie wyplątała. No dobrze, i teraz jak już mam tu trochę porządek, trochę lepiej widzę, no to jeszcze mogę dokonać jakiejś tam korekty, na przykład wyciąć suchy pęd, taki stary, zdrewniały, potem no trzeba usunąć te resztki, tutaj zmarznięty był jakiś, cieniutki to się go pozbywam, no właśnie. Z czyszczeniem tej rabaty ja nie przesadzam za bardzo, to znaczy usuwam te wszystkie takie krótkie pędy po różach, które mi zostały, ale uschnięte kwiatki, listki, jakieś takie resztki zasuszonych łodyżek po kocimiętce, to wszystko zostaje. No bo ja tu nie muszę mieć wylizane, ja z tego nie będę jadła, a to jest wszystko materia organiczna, to się rozłoży i będzie tutaj takim naturalnym nawozem i ściółką dla tych róż, więc po co? To jeszcze skrócę, bo nie wygląda za ładnie. O, i teraz lepiej widać, zobaczcie, tu jest ta jedna grubsza i te też traktuję jako takie grubsze pędy. W tym sezonie to zostawiłam, no to się tutaj rozkrzewi, ale pewnie w przyszłym roku cały ten gruby pęd wytnę, no bo tutaj będą inne mocne, a ten się już zestarzeje. No dobra, to jeszcze raz. Na pewno wycinamy takie drobniczki. Nisko, bo one są w ogóle niepotrzebne. O, ten jest złamany. Tu trzeba się w ogóle go pozbyć. Tu jest kawałek takiego suchego, martwego. Też trzeba będzie to usunąć. Ten to jest taki pęd, no w miarę. Nie jest bardzo słaby, ale nie jest bardzo mocny. Ja zawsze tnę raczej niżej niż wyżej. Dajemy mu dwa oczka. Ten jest już jest taki, zaraz ten usunę, bo jest zdrewniały i słabo widać. Ten jest taki przyzwoitej grubości, to temu dwa oczka na pewno można by zostawić i on tu wypuści dwa mocne pędy boczne. Przycinam po skosie. Tutaj takie średniaczki, no to tak wygląda jak. O, ten jest dość mocny, można go przyciąć troszkę wyżej. Tutaj jest taki zasuszony pęd i ten jest słaby i taki brązowiejący. Mogę go obciąć niżej. Tu jest taki ususzony, to się w ogóle pozbywam. Tutaj też jest brzydka ta końcówka. To jej nie chcemy. Tu zobaczcie, jest taki pęd, który już jest bardzo, bardzo stary i gruby. I na nim jeszcze jest sporo pędów i on ładnie całkiem kwitł. Ale ponieważ tutaj ta roślina jest całkiem ładnie rozbudowana, to ja mogę się go pozbyć i przyciąć w ogóle bardzo nisko. O, albo zobaczcie, tutaj jest pączek, z którego się on rozkrzewi. Wytnę tą górę. O, ona i tak tutaj jest strasznie taka, zobaczcie, już gęsta, poplątane są te pędy. Tutaj cieniutki. To króciutko. Co tutaj jeszcze mamy? Te są ok. Ten mogę przyciąć. Tutaj. Ten jest słaby. To niżej. Ten jest mocny i ten mogłabym albo obciąć tutaj, ponieważ jest ten mocny, ale i te są mocne. No to mogłabym go obciąć tutaj, ale pewnie zrobię to w przyszłym roku dopiero. W tym roku jeszcze go zostawię. Natomiast tutaj te skrócę na dwa oczka. Zostawię raz, dwa i ciach. Raz, dwa, ciach. Raz, dwa, ciach. I ciach. Tutaj, zobaczcie, tu jest taki brązowiejący. Ma takie bardzo słabiutkie te pędy. Tu jest jakiś zdechły. No wytnę go całkiem. Tu też.
No, to zostało mi jeszcze 30. No, nie mogę powiedzieć, że skończyłam, bo to by było trochę nadużycie jednak, ale najgorsza robota za mną. Wszystkie te drobne pędy wywalone, wszystkie te grube, mocno skrócone, na kilka najstarszych takich zdrewniałych też usuniętych. Teraz została taka przyjemniejsza praca, no może nie tyle przyjemniejsza, ile łatwiejsza i w każdym razie już nie będę więcej wyglądała, jakbym biła się z kotem, bo teraz mam tak strasznie podrapane ręce. Teraz mogę dokonać jakiejś takiej korekty, jeżeli coś jest, uważam, że za mało przycięte, to jeszcze mogę przyciąć, jeszcze mogę usunąć jakieś suche gałązki. Teraz też mogę pozbyć się nadmiaru koci miętki, której tutaj się wsiało przez ubiegły sezon. Widzę, że naprawdę sporo i oczywiście wszystkie wsiały się w korzenie róż, żeby nie było za łatwo. Teraz jest też dobry moment, żeby sypnąć nawozem. No i czy trzeba to robić, to całe przycinanie? Niekoniecznie, to znaczy niekoniecznie co roku. Można to zrobić co kilka lat. Ja uważam, że to dobrze robi tym różom, że one są takie co roku odświeżone, bo są mocne. No właśnie, mogę rabatę wyczyścić, ale jeżeli nie macie na to czasu albo ochoty, no bo to jest wredne zajęcie, no to spokojnie co 2, co 3 lata, nawet co 4 też będzie ok. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, teraz róże okrywowe bardzo często pojawiają się w zieleni miejskiej i wyglądają doskonale i tam na pewno nikt ich nie przycina co roku, bo po prostu nie ma na to czasu, a one i tak rosną i kwitną, więc nie miejcie wyrzutów sumienia, jeżeli nie robicie tego co roku. Ja uważam, że warto, ale nie jest to niezbędne. Ja już Wam dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia.